Znajdujemy się w Mateuszowicach, wsi oko, mieszczącej około 15 rolników. Dzisiaj zamieszkali już tu nowi nasi trzej gospodarze. Zobaczymy, jakim tutaj będzie. Także zapraszam do oglądania. Siema, z tej strony Mafia Rolnik. W kolejnym odcinku was witam. I witamy już w Tomaszowie. Ten nasz szerszy stoi, miejsce znalazł. Dzisiaj mają nam przywieźć już nowego traktora, którego już kupiliśmy. Zobaczymy, jaki to jest. Jeszcze konsolę do tura właśnie, też do tego ciągnika. Też zobaczymy, jaki to jest. O, kto tu przyjechał? To kurde sąsiad na ze wsi. Przywiózł nam ciągnika, o. I co to za ciągnik? Dobra, obniżaj. Pierwsza poszła. Druga. Pytanie teraz. Do kogo ten ciągnik trafi? Czy do Marcina? Może do Pawła? Albo do Piotra? Zobaczymy. No. No, chłopaki, kto to bierze tego ciągnika? Jaką sobie do tura ma? No tur ma właśnie. No to co? Może Paweł, bo to kurde sfer... Z tym MF-em jeździł z turem, to on się zna. No niby znam, ale to kurde wszyscy umieli jeździć. No właśnie. No dobra, no to jak chcecie, to ja wezmę ruskiego. Szkoda, że 60-tki nie ma. A i tak będą tylko dwa ciągniki. Po krótkiej chwili rolnicy zapoznają się z nowym ciągnikiem, czyli Władimircem T25A z turem i z tylnym światłem roboczym. Wtedy właśnie już kombajn przyjechał. No, chłopaki to jak? Ale spoczko, spoczko, powiem tak o. Ruski nawet fajny. Dobrze, że też nam naszego bizona przywieźli, o. Ty nowe lampy zamontowałeś? A no, no tak. No, także gospodarka się kręci. Ty zgasiłeś szerszenia? No zgasiłem, nawet klucze mam. A zamknąłeś? Też kurde, bo bezpieczeństwa nigdy za wiele, to wiesz. No właśnie. To co, bizona wstawiamy? Czy... No weź, może stawiamy gdzieś go. Gdzieś się zmieści. No, dobra. Po odstawieniu kombajna już przyjechał znowu nowy nabytek, czyli Ursus C363P. Ale kurde, sasko. No, uwagi, 60 wasza. To kto wybierze? No ja. A czemu? No bo ja moją jeździe, no to kurde, ciepła mi brakuje. No to co? To jak to? No jak tak jeden nie ma ciągnika, no to w pracach to możesz sobie wziąć o jednego 60 i pracować za niego, jak kurde, ten może w kombajnie, czy ten może pojechał gdzieś sobie zrobić. No wiecie, tak o. A no w sumie racja. I będę na te zwozi już?
No tak połowy to włożone, bo to... Patrz, tu mamy opryskiwacz, rozsiewacz i pług. To co, zdejmujemy? No. Już jest siewnik. Prace z nim będą właśnie korzystniejsze. No powiem wam, że tutaj o. Już z tymi maszynami, no to wszystko idzie dobrze. Powiem też właśnie dodam. Już tak tutaj mam miejsce na maszyny. Siewnik, rozsiewacz, o i opryskiwacz. Tu nie wiem, czy coś się zmieści. No jak tak, to coś może upchniemy tam. Jak to się zamknie. No, będzie dobrze. Także 60 mi się nawet podoba. Aż tutaj botnik ma taki inny. No, to nic może się poprawi w remoncie. Także dajemy chyba dalej na pracę. Połowa sprzętu już przyjechała. Tutaj właśnie przestawialiśmy naszą redlarkę. Żeby tu miejsce było na nasze kultury inne. I teraz właśnie tu trzeba tą rotacyjną, co przyszła, ją gdzieś schować, no ale... Trzeba i właśnie ruskim też trochę się zrobiło, ale nie za dużo. Jednak tam na to rotacyjną będzie miejsce. Nie będzie chyba za bardzo przeszkadzać. Może zrobię trochę tego miejsca. Też widzimy już po przerwie zaraz. Już przywieźli ostatnią maszynę, czyli kombajna do ziemniaków Anny. To już koniec z przewodzeniem na tym odcinku. Chociaż już maszyny są wszystkie, tak jak nasze tutaj ruski. Namęczył się z grobiarką i też tam postanowili, że postawił wiatr na rozrzutnik i prasę. Stodoła nie jest duża, ale wytrzyma.
Hej, myślę, że Wam się odcinek podobał, w kolejnym już się widzimy. Także tu będziemy się tutaj rozgościć. Rozgaszczać właśnie w naszym, w Tomaszowie, w naszych skromnych nowych progach. Także na razie, dzięki, cześć i w ogóle pa!